Rosjanie szykują wielką maskaradę. Chcą przebrać. Tysiące cywilów. Rosjanie szykują wielką maskaradę. Chcą przebrać. Tysiące cywilów zajeńców. Rosjanie okupujący Mariupol zamierzają przebrać 2000 mieszkańców w ukraińskie mundury i pokazywać ich jako jeńców. W trakcie parady 9 maja przekazał doradca mera miasta Petro Andruszczenko. Dysponujemy informacją, że w więzieniu filtracyjnym jest przetrzymywanych prawie 2000 mężczyzn. Wywieziono ich z Mariupola prawie 4 tygodnie temu. Mówi się im, że zostaną przebrani w ukraińskie mundury i zabrani na tak zwaną paradę więźniów w Mariupolu, ponieważ brakuje prawdziwych jeńców. To groteskowa masówka, której celem jest stworzenie kolejnego propagandowego obrazka, powiedział Petro Andruszczynko, cytowany przez portal informacyjny Ukraińska Prawda. Z kolei telewizja Chromacka na swoim profilu w serwisie Twitter opublikowała nagranie z obozu filtracyjnego w Bezimiane, gdzie są przetrzymywani mieszkańcy Mariupola. Szturm na Azowstal. Siły rosyjskie wznowiły szturm na pozycje ukraińskie w zakładach Azowstal w Mariupolu przy wsparciu z powietrza, poinformował w czwartek rano Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych. W Mariupolu okupanci skupili się na blokowaniu i próbach likwidacji naszych oddziałów w rejonie Azowstalu. Przy wsparciu lotnictwa przeciwnik wznowił atak, dążąc do zdobycia kontroli nad terytorium zakładów, podano w porannym komunikacie sztabu na Facebooku. Rosjanom udało się przedostać na teren zakładów za sprawą zdrady jednego z elektryków.